nie masz już dosyć tego, że Twój umysł ciągle Cię krytykuje? Ja miałem, dlatego wprowadziłem w swoje życie proces defuzji, o którym dowiesz się w tym wideo. Cześć, z tej strony Marcin Kwieciński się kłania i dzisiaj będziemy mówić o defuzji poznawczej. I wiem, że może to brzmieć nieco kosmicznie, ale uwierz mi, wcale takie nie jest. I jest to narzędzie, które może Ci pomóc, kiedy zmaga się z nieustającą autokrytyką, zmaga się z pesymistycznymi myślami i masz wrażenie, że one tak jakby się do Ciebie przyklejają. Teraz, za pomocą defuzji, możesz się od nich odkleić, możesz się zdystansować do pewnych negatywnych myśli i w jej życie pełniejsze i bardziej wartościowe. Dzisiaj powiemy sobie o trzech technikach defuzji, które pomogą Ci. W tej sztuce. Nadaj negatywnej autokrytyce formę krótkiego zdania, czyli na przykład: Niech to będzie sformułowanie w stylu jestem nieudacznikiem. I teraz, przez najbliższe 10 sekund, dokonaj fuzji z tą myślą, innymi słowy, uwierz w nią tak, jak tylko potrafisz. Niech ona Cię pochłonie absolutnie. Teraz, przez najbliższe 10 sekund. Powtarzaj sobie to samo zdanie, tylko że poprzedzone sformułowaniem przychodzi mi do głowy myśl o tym, że jestem nieudacznikiem. Co się stało? Ta myśl się nie zmieniła, ale zmieniła się perspektywa, jaką patrzysz na tą myśl. Bo zauważasz, że to tylko i wyłącznie myśl, a nie coś, co świadczy o tobie, coś co jest prawdą absolutną. Coś, co jest do ciebie przyklejone. To jest proste ćwiczenie defuzji, które bardzo wielu osobom pomaga skutecznie zdystansować się do negatywnej autokrytyki. I teraz podobnie jak w poprzednim ćwiczeniu, nadaj negatywnej autokrytyce formę krótkiego zdania. Utrzymajmy się tego przykładu, jestem nieudacznikiem, i przez najbliższe 10 sekund dokonaj fuzji z tą myślą, czyli uwierz w nią i daj się jej pochłonąć, tak jak tylko potrafisz. Teraz spróbuj wyobrazić sobie, że ta myśl jest w twojej głowie odtwarzana jako piosenka. Na przykład jestem nieudacznikiem jej, jestem nieudacznikiem jej, jestem nieudacznikiem ta ra ra ra. ra. Oczywiście jestem fatalny, jeżeli chodzi o śpiewanie, ale mniej więcej możesz zrozumieć o co tutaj chodzi. W ten sposób dystansujesz się do swoich myśli. Możesz też wyobrazić sobie te negatywne komunikaty, które masz w swojej głowie, jako głos, na przykład, znanego komentatora sportowego, jakiegoś aktora swojego ulubionego filmu, albo bohatera kreskówki, cokolwiek. W każdym razie to ma na celu. Pomóc Ci dokonać defuzji z myślami, które są negatywne, które są pesymistyczne i często bezlitosne. I na koniec moje ulubione ćwiczenie defuzji: zapisywanie swoich myśli na kartce. I utrzymamy się przykładu z poprzednich ćwiczeń: jestem nieudacznikiem. Zapisujesz tą myśl na kartce, i teraz uwaga tą kartkę możesz sobie złożyć i schować do kieszeni. I w momencie, kiedy staniesz w obliczu sytuacji, która znowu tą myśl negatywną przywoła, Przypomnij sobie, że to tylko myśl. Myśl, którą masz dosłownie zapisaną na karcie, która jest w twojej kieszeni. I w ten sposób jeszcze skuteczniej dystansujesz się do swojej myśli, zauważasz, że to tylko i wyłącznie wytwór twojego umysłu, często bardzo skrajnie pesymistycznego umysłu. To tyle. Mam nadzieję, że to było przydatne i ciekawe. Zostaw komentarz, subskrybuj mój kanał i do zobaczenia. Cześć.